No cóż powiedzieć, no przegrywam kolejne spotkanie ważne na wyjeździe z Wisłą Płock. Widzieliśmy, że to mecz dla nas będzie, jeśli chodzi o punkty w tabeli, bardzo istotny, a mimo to nie daliśmy rady Wiśle Płock i przegrywamy to spotkanie 2-0 po takich naszych indywidualnych błędach. Wydaje mi się, że jedna i druga drużyna za dużo sytuacji bramkowych nie stworzyła, bo wydaje mi się, że też mecz był wyrównany, nie było sytuacji ani z jednej, ani z drugiej strony. Dopiero gdzieś po drugiej bramce gdzieś to zaczęło bardziej otwierać, ale przede wszystkim popełniliśmy błędy, które nie powinniśmy popełniać na poziomie ekstraklasy i szkoda, że w takich okolicznościach tracimy bramki, mimo że swoje okady w tym meczu też mieliśmy. Nie, no wiemy, jakie błędy popełniliśmy przy tej sytuacji, nie chcę tego mówić przy kamerach, ale wiemy, kto powinien gdzie stać. Szkoda, że gdzieś w takich momentach nie potrafimy się skoncentrować i w ciężkim momencie, gdzie była blisko ten rzut wolny pośredni, nie potrafiliśmy zachować tyle koncentracji, żeby utrzymać się tej bramki. Kolejne mecze będą jeszcze pod większą presją, bo wiadomo, jak tabela wygląda, więc mam nadzieję, że kibice pomogą nam w kolejnym meczu, bo mimo że nie wygrywamy, nie gramy na wyjeździe tak, jakbyśmy sobie chcieli, żeby kibice naszą grę widzieli, dlatego jest kolejne spotkanie u siebie i na pewno będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zdobyć 3 punkty na swoim terenie, bo ta tabela wygląda bardzo ciężko, a żeby utrzymać się jeszcze cięższej sytuacji, to takie spotkanie jak z Górnikiem musimy wygrać.